Drodzy Państwo, zatem przejdźmy do miejscownika, który nie tylko miejsce oznacza. Ja może jeszcze odniosę się do terminu, do nazwy tych końcówek, które występują w jednym przypadku, jednej liczby, jednego rodzaju i które czasami powodują pewne problemy w mówieniu. Nazywamy je końcówkami współfunkcyjnymi lub równoległymi. W różnych podręcznikach tak lub tak są nazywane współfunkcyjne, bo chodzi nam o końcówki, które wespół, razem pełnią taką samą funkcję, oznaczają to samo, tak? Czyli tak jak to przy miejscowniku było, mogą oznaczać miejsce, mogą oznaczać czas, mogą mówić w pewien sposób o osobie. A końcówki równoległe, dlatego że równolegle występują w tym samym przypadku, tej samej liczby, tego samego rodzaju. Wolę nazwę końcówki równoległe, choć owe współfunkcyjne jak gdyby wyraźniej mówią o tym, co mamy na myśli, ale wolę tę nazwę równoległe, bo kiedy mówimy o końcówkach współfunkcyjnych, to czasami one się na przykład studentom na filologii polskiej, kiedy mam zajęcia, bywa, że kiedy mówię o końcówkach współfunkcyjnych, a chwilę potem lub chwilę wcześniej o końcówkach wielofunkcyjnych i jednofunkcyjnych, to one się studentom mylą. Zatem, aby te nazwy nie były takie podobne, częściej właśnie używam tego sformułowania, tego terminu końcówki równoległe. Końcówek równoległych w miejscowniku jest wiele. Czy one są trudne, czy one są łatwe? Bywają czasami przerażające dla osób, które widzą je po raz pierwszy i które widzą, od jak wielu czynników zależy użycie tych końcówek. Czy sprawiają problemy tylko cudzoziemcom, czy bywa też, że Polakom? Bywają takie momenty i takie wyrazy, w których także Polacy mają problemy z miejscownikiem, bo ja tutaj napisałam taki bardzo wyraźny przykład, czy o Cieszynie, czy o Cieszynu, ale w Kwidzynie, czy w Kwidzyniu, w Będzinie, czy w Będziniu? Oczywiście tak, ja wiem, że w Będzinie, ale w mieście, w którym teraz mieszkam, w którym przebywam, w mieście z przepięknym zamkiem rozpoczynającym szlak Orlich Gniazd, w Będzinie dość często w różnych miejscach na ulicy, w sklepie można usłyszeć osoby, które mówią w Będziniu. Wynika to z takiej ogólnopolskiej niewiedzy, że wtedy, kiedy temat zakończony jest miękko, tak, to wtedy końcówka ma być u, a wtedy, kiedy temat zakończony jest twardo, to musi być końcówka e. Czyli jeżeli to jest Będzin, no to oczywiście w Będzinie, tak? Gdyby było nie na końcu, to wtedy mogłoby być u. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o kryteria doboru tych końcówek równoległych, to mamy je 4. Dla nas teraz przy miejscowniku najważniejsze jest to wymienione jako pierwsze, czyli kryterium fonetyczne, to znaczy, że dobór końcówki odpowiedniej zależy od jakości zakończenia tematu. Czy tam jest spółgłoska miękka, czy historycznie miękka, czy twarda. No i rzecz jasna, tu od razu mamy pewien drobny problem, bo pojawia się to wyrażenie historycznie miękka lub czasami w niektórych podręcznikach mówimy o funkcjonalnie miękkiej, czyli twardej spółgłosce pełniącej takie same funkcje, jakie pełnią we fleksji spółgłoski miękkie. To jest kryterium no, też fonetyczne, tylko nie do końca współczesne, nie do końca synchroniczne, bo te spółgłoski, o których mówimy, to dzisiaj już spółgłoski twarde. Był czas, kiedy zdecydowanie mówiliśmy o spółgłoskach funkcjonalnie miękkich, zdecydowanie, bo chcieliśmy nie odnosić się do warunków historycznych. Teraz natomiast wydaje nam się, że takie lekkie mieszanie kryteriów współczesnych z kryteriami historycznymi nie jest wielkim problemem, szczególnie kiedy wyjaśnienie
synchroniczne, współczesne byłoby o wiele trudniejsze niż zapamiętanie kilku spółgłosek, o których możemy powiedzieć, że one właśnie w historii języka polskiego były miękkie, w pewnym momencie stwardniały i dlatego te spółgłoski zachowują się nieco inaczej niż inne spółgłoski twarde, dlatego ja już tutaj w tym kryterium piszę o spółgłoskach miękkich, historycznie miękkich i twardych. Zaczynamy właśnie od omówienia tego kryterium. Kryterium fonetyczne dla miejscownika obowiązuje we wszystkich rodzajach miejscownika, ale w każdym nieco inaczej. Najłatwiejsze, najprostsze, ono jest dla rodzaju żeńskiego, ponieważ mamy tutaj trzy końcówki i trzy typy spółgłosek. Prawda? Końcówka E jest dla wyrazów, których tematy kończą się na spółgłoski twarde. Tak? Szkoła, więc o szkole. Rada, d, więc o radzie. Mama, m, więc o mamie. Ręka, k, więc o ręce. Noga, g, o nodze. Mucha, h, o muszę. Końcówka i jest dla tematów zakończonych na spółgłoskę miękką oraz l. Tutaj też już o tym była mowa, że ta spółgłoska l, która jest spółgłoską funkcjonalnie, czy też historycznie miękką, bywa w różnych momentach przez twórców podręczników i przez nauczycieli pomijana. Należy o niej pamiętać, że ona bardzo często zachowuje się tak jak spółgłoska miękka. Tak jest właśnie w miejscowniku, czyli babcia, niania, pani, o babci, o niani, o pani, jola, sól, o joli, o soli. No i w środku są te spółgłoski funkcjonalnie, czy też historycznie miękkie, czyli róża o róży, praca o pracy, kasza o kaszy, noc o nocy. No i właśnie, skąd my wiemy, co to są spółgłoski funkcjonalnie miękkie? Tak jak przed chwileczką powiedziałam, właściwie najlepiej byłoby nam zapamiętać je poprzez wyliczenie, i zapamiętać, że właśnie one mniej więcej do XVI wieku były spółgłoskami miękkimi, powstały w wyniku palatalizacji, czyli zmiękczania. Nazwa palatalizacja pochodzi od nazwy palatum, czyli podniebienia twardego, ku któremu wznosi się nasz język, żeby wypowiedzieć spółgłoski miękkie. Zatem, jeżeli język wznosi się do palatum, co nazywamy właśnie między innymi palatalizacją, powstają głoski miękkie. Palatalizacja jako termin historyczno-językowy, historyczno-gramatyczny znaczy głoski, które kiedyś były wymawiane inaczej, najczęściej były to spółgłoski tylnojęzykowe, ale czasami też przedniojęzykowe, przesuwały swoją artykulację, grzbiet języka, środek języka przesuwał się coraz bardziej wygięty oczywiście do góry ku palatum, żeby powstały głoski bliższe samogłoskom przednim. To nazywamy palatalizacją, czyli zmiękczaniem tych spółgłosek. Pierwotnie więc do tego XVI wieku to były głoski si, zi, czy, dzi, ci, dzi, tak? No i li, które jest, tak jak mówimy, problematyczne, to w ogóle trochę inny problem. Te głoski około XVI wieku stwardniały w różnym tempie, w różnych miejscach, ale dziś są spółgłoskami twardymi. Proszę zobaczyć, jest ich sześć do zapamiętania: sz, zy, czy, dzy, cy, dzy. Najlepiej je pamiętać właśnie takimi parami: sz, zy, czy, dzy, cy, dzy, czyli bezdźwięczna, dźwięczna, bezdźwięczna, dźwięczna. Są to dwie pary spółgłosek szumiących dziąsłowych. To są wszystkie cztery szumiące dziąsłowe, jakie w ogóle w języku polskim mamy: sz, zy, czy, dzy. Więc jak gdyby to nam też ułatwia zapamiętanie. No i dwie zębowe, c i dz, dwie zębowe syczące. Tak jest w rodzaju żeńskim. No i gdyby na tym zamknąć sprawę,
To by było bardzo łatwo, prawda? Dla twardotematowych E, dla funkcjonalnie miękkich, czy też historycznie miękkich I, dla miękkich I. Ale problem większy stwarza rodzaj męski i nijaki. Ja tutaj napisałam męski, wskazałam wyrazy rodzaju męskiego, ale oczywiście dla rodzaju nijakiego jest tak samo. Otóż on ma tylko dwie końcówki. No i to już wiadomo, że będzie większy problem, tak? Bo jedna z tych grup, mamy trzy typy głosek, twarde, historycznie miękkie, miękkie, więc jedna z tych grup musi się przesunąć do którejś z tych dwóch pozostałych. No i proszę Państwa, dla twardotematowych jest nadal końcówka E, czyli tak jak w rodzaju żeńskim, ale już jednak ze zdecydowanym wyjątkiem, bo wyjątkiem są tematy zakończone na k, g, ch. Czemu one nie były wyjątkiem w rodzaju żeńskim? Dlaczego tam można było spokojnie mówić, tak? Ręka o ręce, noga o nodze, mucha o muszę, a tutaj one są wyjątkiem. Bo proszę Państwa, w rodzaju żeńskim nie ma alternatywy. Proszę popatrzeć, spółgłoski k, g, h, jeśli po nich znajduje się e, końcówka e, to zawsze powoduje to oboczność, zawsze. I tą taką poważną oboczność, tak? Bo te głoski całkowicie nie zmiękczają się, one całkowicie zmieniają swoją artykulację. W rodzaju męskim natomiast jest alternatywa. Tam wszystkie trzy końcówki powodowały oboczności, tak? Zarówno e, jak i historycznie, bo ona przesuwała się w historii, jak i dzisiaj, one wszystkie powodują różnorakie oboczności. Natomiast w rodzaju męskim i nijakim mamy tutaj taką sytuację, że tą drugą końcówką w tym przypadku tych dwóch rodzajów jest końcówka U, czyli końcówka, która jest samogłoską tylnojęzykową, która żadnych oboczności nie powoduje. Zatem, żeby nie mówić róg o rodze, Bóg o bodze, ruch o rusze, stok o stoce, te wyrazy przesunęły się w to samo miejsce, gdzie są miękkotematowe i funkcjonalnie miękkie, czy historycznie miękkie, przyjęły końcówkę U, która daje spokój tematowi. Pozwala, żeby temat był nienaruszalny, prawda? Czyli rok o roku, róg o rogu, ruch o ruchu. W tej działce z kolei, gdzie jest końcówka U, mamy miękkotematowe, to tak samo jak w rodzaju żeńskim, tak? Funkcjonalnie miękkie, które tutaj przyszły, tutaj się znalazły, owo, k, g, h, no i trochę wyjątków, czyli o domu, o synu, o panu, o wołu. Oczywiście specyficznym wyjątkiem dla miejscownika rodzaju męskiego są wyrazy zakończone na spółgłoskę wargową, taką jak chleb, słup, rów, fantom, ale i też jastrząb, gad, paw i bytom, bo proszę popatrzeć, część z nich ma końcówkę E, część z nich ma końcówkę U. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby jakość tematu rzeczownika badać w mianowniku. To oczywiście jest najprostsza sytuacja, natomiast no, nie jest ona zawsze stuprocentowo pewna, bo tak naprawdę temat ujawnia się dopiero w dopełniaczu, więc dlatego mówimy o chlebie, o słupie, o rowie, o fantomie, bo w dopełniaczu jest twardo. Chleba, słupa, rowu, fantomu. Mówimy natomiast jastrzębiu, gapiu, pawiu, bytomiu, bo w dopełniaczu jest miękko, kogo czego jastrzębia, gapia, pawia, bytomia. Mamy z tym czasami drobny problem, mają z tym oczywiście problem cudzoziemcy, bo skąd oni by to mieli wiedzieć, prawda? No najprostszy jest przecież zbadać temat w mianowniku, zobaczyć to w słowniku, ale muszą sobie z tym poradzić, natomiast nie mają z tym problemu osoby, które na przykład posługują się gwarą kurpiowską, ponieważ tam ta miękkość dawnych tematów, tak, które widać teraz w dopełniaczu, a kiedyś one miękkie były i w mianowniku, był jastrząb, gapi, pawi, bytombi. Były to miękkie tematy, tam się na kurpiach ta miękkość zdecydowanie mocniej wyraziła poprzez głoski sizi, tak jak karpś, warsiabzie, pawś. No i tutaj przykładem tego, że nadal jest to żywe, jest pizza, którą oferuje jedna z restauracji na kurpiach, pizza kurpś.
Więc jeżeli ktoś gwarą krupsiowską by się posługiwał, no to oczywiście nie będzie miał problemów ze stwierdzeniem, kiedy temat jest twardy, a kiedy miękki. Ja proponuję, aby wykorzystać rym, rytm i melodię. To znaczy, aby pokazywać te końcówki w poezji, aby pokazywać te końcówki w piosenkach, bo wtedy łatwiej zapadają one w pamięć. Jeżeli ktoś nauczy się na pamięć wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Rozmowa liryczna, a potem jeszcze stworzy swoje własne wiersze, to z miejscownikiem nie powinien mieć problemów. A pojawią się tutaj w tym wierszu wszystkie sytuacje miejscownikowe, nie tylko wszystkie oboczności, nie tylko wszystkie końcówki, ale także wszystkie sytuacje miejscownikowe. Proszę popatrzeć. Na dodatek, wspomagając się obrazkami, można ten wiersz bardzo łatwo zapamiętać. Powiedz mi, jak mnie kochasz. Kocham cię w słońcu i przy blasku świec. Kocham cię w kapeluszu i w berecie, w wielkim wietrze na szosie i na koncercie, w bzach i w brzozach i w malinach i w klonach i gdy śpisz i gdy pracujesz skupiona i gdy jajko roztłukujesz ładnie, nawet wtedy, gdy ci łyżka spadnie, w taksówce i w samochodzie, bez wyjątku. I na końcu ulicy, i na początku. I gdy włosy grzebieniem rozdzielasz, w niebezpieczeństwie i na karuzeli. W morzu, w górach, w kaloszach i boso. Dzisiaj, wczoraj, jutro. Dniem i nocą. A wiosną, kiedy jaskółka przylata, a latem, jak mnie kochasz, jak treść lata, a jesienią, gdy chmurki i humorki? Nawet wtedy, gdy gubisz parasolki, a gdy zima posrebrzy ramy okien, zimą kocham cię jak wesoły ogień, blisko przy moim sercu obok niego, a za oknami śnieg, wrony na śniegu. Bardzo polecam po przeczytaniu tego wiersza, po nauczeniu się tego wiersza, aby zaproponować, jeżeli to są studenci cudzoziemcy, ale nie tylko, bo można i z uczniami takie ćwiczenie robić z polskimi uczniami przecież, aby stworzyli własny tekst na temat tego: powiedz mi, jak mnie kochasz, albo powiedz mi, jak mnie lubisz, albo powiedz mi, jak darzysz kogoś coś sympatią, i wtedy te miejscowniki zaczną się pojawiać. Można poprosić o użycie tych samych lub zupełnie innych. Tutaj tekst wiersza. Proszę Państwa, mówiłam rym, rytm i melodia. Rym bardzo pomaga w zapamiętaniu różnych kwestii, rytm i melodia. Tym bardziej, jeżeli do tego rymu są dołączone. Drodzy Państwo, w zasadzie gwarantuję, że jeżeli mamy grupę studentów rozśpiewaną, jeżeli mamy grupę studentów, którzy lubią podśpiewać lub podśpiewywać przynajmniej, jeśli nauczą się tej piosenki, to na pewno na 100% zapamiętają miejscowniki i także analogiczne miejscowniki, tak? Od wyrazów, które się kończą, których temat kończy się na J, tak? Tak jak w kłaju, w tramwaju, kłaj, tramwaj, będą już wtedy tej końcówki właściwie używać. Tutaj właśnie fragment tej piosenki i znowu, tak samo jak przy wierszu Gałczyńskiego, tak samo tutaj, proszę Państwa, znajdziemy bardzo różne sytuacje, w których miejscownik jest używany, to się też utrwala, i właściwie wszystkie oboczności, które towarzyszą miejscownikowi. Ja w książce, którą napisałyśmy wspólnie z panią Anną Majkiewicz, zaproponowałam taką tabelkę pod piosenką W kinie w Lublinie, aby wstawiać te miejscowniki w odpowiednie kolumny wskazujące na odpowiednie oboczności. To też służy utrwaleniu tej formy miejscownika. Oczywiście można bardziej na poważnie. Tutaj wiersz Tadeusza Różewicza Kapitulacja, który z kolei ma dodatkowo jeszcze też liczbę mnogą, rozpoczyna się od liczby mnogiej. Na wszystkich moich wieżach, snach,
na słowach, na milczeniu powiewają białe flagi. Bardzo piękny wiersz, przy którym można porozmawiać też o poważniejszych rzeczach, o życiu, o tym, o postawach człowieka. Bardzo polecam ten wiersz. Tę propozycję zaczerpnęłam z książki pani Małgorzaty Kity, Wybieram gramatykę, gdzie mnóstwo tekstów jest do wykorzystania przy uczeniu i przy ćwiczeniu pewnych kategorii gramatycznych. No i jeszcze, proszę zobaczyć, ile tekstów poetyckich, tekstów piosenkowych, tekstów literackich wykorzystuje powtarzalność miejscownika. Tutaj piękny wierszyk, piękna bajka Jana Brzechwy, opowiedział dzięcioł sobie, opowieści różne znacie, więc opowieść o piracie, o magiku mechaniku, o zaklętym koguciku, o północnym groźnym wietrze i o chorym termometrze, o uczonym kocie w butach i o wyspach bergamutach, o diabełku na kominie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj na dodatek można też wykorzystać to przy okazji do wskazania pewnych elementów polskiej kultury, odniesień do polskiej kultury, które warto na przykład, żeby znały je dzieci polonijne. Wiemy, że bywa tak, że te dzieci mówią bardzo ładnie po polsku, natomiast mają pewne braki kulturowe, bo nie wychowując się w Polsce, nie wychowując się tutaj w tym kraju, w naszym kraju, nie znają pewnych wierszy, dobranocek, programów dla dzieci, które dzieci wychowywane tutaj w Polsce od dzieciństwa znają, więc też można wtedy wykorzystać taki wierszyk, aby odnieść się do polskiej kultury. Proszę Państwa, to wszystko na temat miejscownika w poezji. Oczywiście można tych tekstów literackich znaleźć o wiele więcej. Jest to bardzo dobry pomysł. Ja w ogóle jestem zwolenniczką pokazywania, jeszcze raz powtarzam na zakończenie klamrą, kategorii fleksyjnych, uczenia ich na tekstach autentycznych. Dziękuję Państwu pięknie.